Te drzwi są zamknięte, ale przyszedłem tu dla fantów. No kurde, zarąbiście. Przyszedłem dla fantów, rozbijam skrzynię, nic w niej nie ma. No, jest git. Ile mam nabojów? O, widzicie jak dużo tego mam? Oh my god. Jestem zajebisty! Kurde, ile ja razy już RS4, chciałem powiedzieć siódemkę, ale czwórkę. Ile ja czwórkę już ukończyłem razy? Dużo razy. Szkoda, że nie ma takiego jakiegoś magicznego wichajstra na tym świecie, jeszcze nie wymyślili, który usuwa ci pamięć w jakimś momencie. Wtedy bym chętnie na ślepo przeszedł tą grę. Oh my god, quick time eventy! Biegnij, Leon, biegnij! Nienawidzę ich, ale co zrobisz? O, oczywiście, że nie dobiegłem. Mówiłem, nienawidzę ich! Teraz będę tutaj lamił jak toksik. Ja pierniczę. Pierwsza śmierć, ale jej nie uznaję. Bo to gówno! Żaden skill, kurde, tylko wciskanie przycisku. Dobra, jeszcze raz. Tylko czym jest jeden, nie wiem. To jest najgorsze. Udało się! Właśnie też problemem tej gry według mnie największym to są quick time eventy. Szczególnie kiedy nie wiesz, jaki przycisk odpowiada za co. Ja nie mam jeden, ja mam albo X, albo A. Ale przynajmniej wiadomo jest, kiedy trzeba wcisnąć, kurde, L1 albo R1. Albo oba naraz. Fajny fajrant, strzelcie mu w dynamit i się wysadzi. Jej! Przy okazji, no tutaj też oni wszyscy z dynamitami stoją, więc trzeba uważać. Bo jak się wejdzie w dynamit, to może okazać się dość bolesne. Ale też, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteśmy podczas jakiejś animacji, to nawet, kurde, taki wybuch dynamitu nam nie grozi. Czym się zdaje, czy... O! Komornik przyszedł! Kurde! Zobaczmy, jak zachowują się w ich naturalnym habitacie. Chwila. Nie chce mi się już. Jak kurde zwierzęta w zonie. Ale przynajmniej tutaj można z tymi zwierzętami interagować. Masz za to, że jesteś głupi. Naturalna selekcja, dziwko. Trzeba było iść do okulisty. Okej, myślę, że to chyba będą wszyscy, jeżeli chodzi o tą strefę. Ale hej, zawsze można być ostrożnym. Okej. Właśnie. Skarby. Nie. Tak o. Widzicie, to jest kolekcja wszystkiego, co mamy. Niektóre można też łączyć między sobą. W ten sposób. Co oznacza, że jak je sprzedajemy, to dostajemy więcej kasy. Niż jakbyśmy sprzedali wszystko oddzielnie. Oczywiście to oznacza, że trzeba, kurde, zbierać kasę, zachowywać ją i... No... Nie być, kurde,
nie sprzedałeś wszystko od razu. Wszystkiego od razu. Jak nie, to się straci na pieniądzach. Lol. Będzie Marycha? Hell yeah! Możemy, kurde, swoją własną fabrykę konopi otwierać w tym, w tej zapyziałej dziurze. Oh my god, to takie spooky! Co to może być? Sprawdzić czy nie jedynką. Jedynka to jest... A, dobra, muszę pamiętać. Tylko wciskałem ją, że ja pierdzielę, ale wcześniej Leon padł, nie wiem czemu. Masz fajne włosy. To nie było miłe, właśnie cię uratowałem, śmierdzielu, bądź wdzięczny. Bezdomny? Nie, nie jestem. Okay, I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Raka dostaniesz, jak od oglądania YouTube'a. Perfect. The big cheese. What? Oh my god, to Transformers, masz ładną brodę. Było ci to robić? Koniec rozdziału. Śmierci 1. 84% celność. Git, nie jest źle. Mogło być gorzej, mogłem 50 razy paść. Wkurza mnie to, że to Quick Time Event mnie ubił. Feeble humans, let us give you our power. Ja nie przyjmuję dragów, skurwysynu. Nie dawaj mi w żyłę. Nie wiadomo skąd one pochodzą. Licencję masz? Za późno. Jestem uzależniony od fioletowego gówna. Skurwysyny, kurtkę mi zabrali. Hej! Hej! Wake up! Jajaj. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, sí? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Amerykaninem jestem. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah. You don't look the type. Maybe. Miałem ładną kurtkę, ale mi zabrali. Czemu o nią się nie zapytasz, Leon? She's the president's daughter? It's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Chcę mieć taki topór, ale nie chcę mieć takiego topornika. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. Luis, wyglądasz jak Luca z Bajonety. Ale ty byłeś pierwszy. I też zachowujesz się jak on, tak trochę. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero is dziękuję za wsadzenie w pierdlu. Proszę bardzo. Used to be a cop myself, only for a day though. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Te wszystko tylko wiecznie wirusy. O nie! Kolejny bezdomny, no. After you. Ha! Teraz mnie nie ubiją. Jakim to debilem trzeba być, żeby tak zostać zabitym? Gdzie spierdzielasz, idioto? Myślałem, że jesteś po mojej stronie. Ten Luis to niezły kawał chuja. It's Leon.
Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Oczywiście go nie powiedziałeś, żeby stał czy coś. Apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Całe szczęście gra jest liniowa, więc się nie zgubimy. A właśnie. Hell yeah. Ile tu kurde tych bezdomnych jest? Tak przy okazji, to jeden z najlepszych NPC-tów w historii gier wideo. Zaraz go poznacie. Oczywiście, jeżeli go nie poznaliście do tej pory. Widzieliście Let's Play z RE4-ki w GCPL, to oczywiście wiecie, o co biega. Kurde, to były stare czasy. Stare, ale jare. Tak, wiem, kurde, tutaj też bezdomni się włóżą. Ja muszę ich wszystkich ustrzelić. To nie było miłe. Mogę ich ustrzelić? Może nie. Chociaż myślę, że pewnie mógłbym stąd jednego albo dwóch zdjąć, zanim by nie poszarżowali we mnie na ślepo. Got something that might interest you. Wyglądasz, jakbyś miał AIDS. Tak jak twoje towary. Got a selection of good things on sale, stranger. Mam tu sporo wartościowych przedmiotów na sprzedaż, przybyszu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, przybyszu. Ale we wsi można znaleźć niebieskie... No tak, tak. Od niego dostajemy ten pistolet. Dobra. Spieprzać. Szczelba. Mam coś jeszcze? Tak. Tylko 1000. Ja pierdzielę. A kurde, jakby Leon to gówno umył czy coś, to już by miał może z 5 miliardów. Stój. Tak. Myślę, że jest git. Może jeszcze zaupgrade'uję mój pistolet, bo upgrade'ować mogę. Mogę nie przeładowywać tej broni. Otóż ten, podczas upgrade'owania zawsze dostajemy refill do ammo, no nie? Na przykład jak miałem wtedy 7, jakbym kupił ten upgrade do ammo, to zaoszczędziłbym 3 naboje. Warto zwrócić uwagę na takie rzeczy. Więc przed upgrade'owaniem należy amunicji, należy jak najbardziej wystrzelać naszą broń. W ten sposób nie będziemy potem płakać. Ja pierdzielę, dużo mam amunicji. O wiele więcej niż miałem wtedy, kiedy testowałem tą grę. To znaczy, że jestem pro. Wiem, że to mówię cały czas, ale nie mogę po prostu w to uwierzyć. Nie mów do mnie i do mojego syna więcej. Okej, jak tą miejscówkę ogarnąć? Ja zwykle tutaj siedzę, dopóki na mnie nie będą szarżować. Właśnie w ten sposób. Widzicie, mają petardy. Ale to nie Nowy Rok, ani Sylwester. Więc spadać mnie z tym. Tak jeszcze warto ich... Właśnie w ten sposób. Na nich czekać. No. Nic się nie stanie, jak pójdę tędy. Mogę zawsze uciec. I oni mogą się rozwalić, tak by the way, przy okazji. Myślałem, że kurde, ktoś przyjdzie. Fuck. Moment. To jest być debilem, debilu. Jesteś debilem? Czy tylko debilem? Tak więc no, jak to się skończy, należy iść tędy. Będą też w nas schodzić, ale przynajmniej w jednym miejscu. O, chwila, kurde. Spadaj. O!
Tak się załatwia sprawy. Widzicie? Jak pro player. Nie sykać mi tu. Do widzenia. Blisko było. Pamiętajcie to, o czym mówiłem. Animacje. Podczas animacji jesteśmy nieśmiertelni. Czy tam nawet nietykalni, jak w tej piosence. O. Jak Robin Hood. Cały świat jest u naszych stóp. Włosy rzucimy na wiatr. Kurde, nie pamiętam, jak to dalej było. W sumie ja mogę rzucić włosy na wiatr. Właśnie na to czekałem. Zamknij gębę. Tak by the way, wiecie co oni kurde gadają? Zawsze jakieś przekleństwa w naszym kierunku. Kurde dziwne. Ale no. Zaraz zgłoszę tu całą wioskę do chłopaków do wzięcia i będą mieć niezły ubaw. Jak ja nie znoszę tego programu? Osiet! Chciałem go kopnąć, ale mi się nie udało. Masz, obetnę ci nogi. Zamknij ryj, ty jesteś imbecil. O, no fajnie. Pierwszy raz mnie palnęli w tym miejscu. No nic. Chwila, może lepiej się healnę trochę. Dużo mam ammo? Dużo. Ha! Sorry, ale teraz nie czas na komentowanie, tylko na skupianie się. Ha! Ha! Jestem takim chujem. Atakuję biednych wieśniaków. Tak, należy zbierać te rzeczy. Będą potrzebne. Tam widziałem, że jeszcze jeden lezie, no. Jak kurczak bez głowy. Tylko, że ty masz głowę i widły. Czy mi się zdaje, czy... A, dobra. O kurde! Ten przylas walnął mnie z siekierą. Śmiesz. Pchi! Mogłem go kopnąć. A dobra, wykorzystałem już moją okazję przed chwilą. Chodź tu! Czas na publiczną egzekucję. No. Myślę, że jest git. Tak przy okazji, można w ten sposób szybko się w tej grze obracać. Czasami się przydaje, ale nie sądzę, że będę tej techniki używał, bo ten pad jest do niej trochę niewygodny. A tak o, można sobie pójść. Przekręcić kamerą i tak o! Nie spodziewałeś się mnie! Warto go ubić z dystansu. Masz po dupie, masz po dupie. Lenny Face intensifies. Okej, myślę, że większość kurde skurczybyków poubijałem. Przy okazji jak tam... wolałbym marychy nie używać jeszcze. Pewnie to... pewnie tego pożałuję. Chociaż z drugiej strony walić. Z pełnym HP czuję się zawsze bezpieczniej. Z pełnym magazynkiem. Z pełnymi majtkami, może już nie.
Czemu ja to powiedziałem? Dobra, tędy zawsze idę. To co robię, to czekam. I tak o, BUM BITCH! Kop! Nie znajdziesz mnie! Czy mi się zdaje, czy myślałem, że za mną idą? I BUM! Ty i twój klon zostaniecie w pierdziel. Ha! Kurde, o! Przez drzwi cię przestrzeliłem, jak z tym się czujesz? Osiet! Wynocha! Nie potrzebuję żadnych, kurde, telezakupów mango w moim domu. No. Akwizytorom dziękujemy. Inkwizycji. Tu będzie flash. Yeah! Czemu, kurde, się podniecam? Przecież to pamiętam, robiłem to wczoraj. Do tego momentu doszedłem, tak by the way. Więc no. Później gra będzie zaczynać się na ślepo. Nie! Tak no, jeżeli oni wam jakiś problem robią, ci te skurczybyki na samym początku, warto ich zestrzelać, kiedy chodzą po krawędziach. W ten sposób, jak w nich się strzeli, to spadną. Minusem tego jest, że nie dostanie się żadnych przedmiotów za to. No cóż, nie można mieć wszystkiego w życiu, trzeba robić ciężkie, kurde, te wybory. Jak w Life is Strange. I mówić bardzo dużo słowo Hela. That was hella easy! Na przykład. O, that was hella dumb! A, tutaj jeszcze nie byłem. W sumie w tym szałasie też nie. A, kurde. Życie jest takie fajne, kiedy jesteś pro playerem. W sumie tak szczerze wam powiem, w tym, podczas tego mojego nagrywania idzie mi o wiele lepiej niż jak wczoraj testowałem tą grę, bo na przykład wczoraj wyczerpały mi się naboje w magazynku. Ta, zamknięte, kto kurde by się spodziewał, nie? Oh my god! Włożyłem ten emblemat. Co się teraz stanie? Mogę otworzyć drzwi. Magia. Dobra, no i tutaj o, właśnie skończyłem grę. Na całe szczęście pamiętam, co się tu będzie odpierdzielać. Szczerze mówiąc, z tym wszystkim, co się dzieje w tej cholernej grze, to wydaje mi się, że właśnie te początkowe miejsca są takie najbardziej klimatyczne. Potem to już, kurde, będzie rozpierdzielanie na rozpierdziel. Czemu dostaję ammo do rifla i strzelby, skoro nawet ich nie mam? Bez sensu. Puk, puk, kto tam? Komornik. To dostaniemy później. Za jakieś 2 minuty. Okej. Wow, I got the moves like Jagger. Ha! Jak Chuck Norris. Zazdrośćcie mi. I tylko ja umiem takie triki. Co najwyżej to możecie wrzeszczeć i mówić. Kurde. Ha! Kurde, ty to masz niezły zasięg. Musisz paść.
Przy okazji tego... O! Cholera! Zapomniałem! Jak zestrzelicie im łby, to nie myślicie, że jesteście bezpieczni. Właśnie sobie przypomniałem tą zasadę. Głupie suki. Tu może lepiej... Ca. Niech będzie. Trochę zmarnowany, ale co mi tam. A i przy okazji, no, jeżeli jeszcze jesteśmy w sprawach herbali, to zielonego możemy użyć normalnie. Żółtego i czerwonego samych nie można użyć. Haha, debile. No chodź tu. Cholera, myślałem, że... No. Kurde, jak tak dalej będzie mi szło, to ja pierdzielę, ten handgun challenge to wyjdzie mi prosty. A co ja zrobię, że sami się rozsadzają? Kmatoły. Nie chcecie wpaść w te sidła, to boli. Oczywiście, że tak, no kurde, przecież to są sidła. Co mają kurde zrobić, dać ci prezent na pod choinkę? Jak w nie wpadniesz? To by było miłe, ale niestety tak to nie działa. Spinel? Jest spindel. Ta. Pamiętam, że Toksik wpadł tu w te sidła. Któreś z tych. Super. Pamiętacie o tej masce, co powiedziałem? Tu możemy ją wziąć. I chyba jeszcze do niej są te klejnuty jakieś, które sobie znajdziemy. Potem połączymy i sprzedamy z zyskiem. Będę miał tyle kasy, że będę mógł sobie Ferrari kupić. Nawet 50. Zniszczę ekonomię tym, że jestem taki bogaty. Kurde, przestań! Lubię tak patrzeć, jak oni tańczą. Tak przy okazji jeszcze przypomniało mi się. Myślę, że w tym challenge'u będę używał jednocześnie 3 pistoletów. Wiem, dziwne, po co mi 3 pistolety, nie? Ale ten, to ma swoje, ten, jakby to powiedzieć... Każdy pistolet ma swoją własną, jednorazową, kurde, no charakterystykę po prostu ma, nie? Jak się zupgrade'uje go do pełni. O kurde, amunicja do pistoletu? A nie, no tak, granat oślepiający. 1000 i mnóstwo regena do HP, zaraz wam pokażę. Jej! Możecie łowić tu ryby? Możemy łowić tu ryby. Tylko, że najgorsze jest to, że zobaczcie, ile miejsca mi zajmują. Szczególnie te duże, ale co tam. Coś będzie nie tak, to zawsze można sprzedać. Cholera. Po co komu wędka, skoro masz pistolet? Jeszcze jeden tam jest! Choć chcę być twoim przyjacielem. E? Cholera! W sumie nawet nie wiem, czy tu granaty chyba powinny działać. Ale co, ja już tyle ich ubiłem samym pistoletem, to o! Cicho! No! Uszczeliłem chuja. W łowieniu ryb zawsze trzeba być cierpliwym. Cierpliwości mam dużo. W większości przypadków. Jeszcze kurde ile rzeczy nam zostało. Rzeczy, miejsca w inwentarzu. Kurde, strzelby ze sobą tacham, to się nie dziwię. Reksiu śpi, ten dwulicowiec. Pi! O, 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 o!
Cholera! Trzeba było jeszcze tego ustrzec. O! Ha! Nie ze mną te numery. Tak przy okazji, dla początkujących, jak widzicie ten znak, to oznacza, że gdzieś jest pułapka. Albo głaz, od którego trzeba uciec, używając quick time eventów. O! Druga szansa. Tutaj też cuchnie. Wiem, rozumiem. Cholera. Muszę pistoletem go ubić. Niech to! Brudny zegarek. Spróbuję. Nie wiem, czy to coś da, ale... Skoro tam jest woda, to może będę mógł go jakoś umyć. Nigdy nie próbowałem. Może też ryby się zrespią. I jak? Brudny! Obejrzyj. Chyba nie dostanę za niego zbyt wiele. Masz wodę, idioto! No trudno. Zmaściłem. Kompletnie. Ale co mi tam? Hell yeah. W sumie jestem ciekaw, czy taki zegarek by do mnie pasował. To byłoby dystyngowane. Oczywiście nie mówię... O! Nie wiedziałem, że kruki się respią. Znaczy no, ten co uciekł się pojawił znowu. A że jestem chciwy i lubię ubijać zwierzęta, to zrobię to. Ha! Karma nigdy mnie nie dostanie w swoje ręce. Na pewno dostanie w swoje ręce, ale... Na razie mogę, kurde, się ten... zachowywać jak śmierdziel. A nie, nie mogę, bo przecież padłem raz. Wow, to jest bardzo proste. Zaraz, nie, stój, kurde, zjebałem. Wystarczy zrobić tak. Dół, lewo, albo góra, prawo. Mamy dostęp do tego dupnego pokoju, w którym jest od groma rzeczy plus ten klucz. Na pewno nie jest ważny. W sumie tutaj w tym rezydencie kluczowe przedmioty... Mogą sobie być, ale jakoś specjalnie mogą sobie też nie być. O, i przy okazji kolejna kartka. Notatka wójta. Zgodnie z instrukcjami pana Slendlera trzymam agenta w zamknięciu, ale żywego. Dlaczego nie został zabity? Nie pojmuję w pełni zamierzeń mojego pana. Niemniej nie zamierzam trzymać więźniów razem... Nie zamierzam trzymać więźniów razem, jak mi rozkazano. Wiesz, czemu mnie nie zabili? Bo moje włosy są zajebiste. Nie sądzę, by Louis zaufał obcemu. Gdyby jednak zaczęli współpracować, sprawy uległyby dużym komplikacjom. A gdyby wmieszał się w to jeszcze ktoś trzeci, sądzę, że nie przepuściłby nadarzające się okazji. Ale może plan pana Slendera na tym polega? Chce nas wystawić na strzał, by ujawnił się w ten ktoś trzeci, o ile oczywiście istnieje. Chyba wiem, o kogo chodzi. Ale czy istnieje, czy nie, to zobaczymy potem. W sumie może nawet za niedługo. Nie ma to wielkich szans, ale jeśli w naszych szeregach jest jakiś szpieg, nasze plany mogą zostać zniweczone. Sądzę, że pan Sandler celowo podejmuje takie ryzyko, aby wyeliminować zagrożenie ze strony przypuszczalnego zdrajcy. Jakby nie było, taka jest wola naszego pana. Musimy ufać jego osądom. Czarnego pana. Albo, nie wiem, brązowego w ich wypadku, bo wszędzie jest gówno.